Odczytajmy na początek współrzędne punktu P, tak go sobie tutaj znowu oznaczymy. Dobra, to tutaj mamy tak, na x minus trójkę, na y plus dwójkę, minus trzy oraz 2. No i teraz zapiszmy wzór funkcji f od x. Tutaj brakuje nam współczynnika A. Ale my ten współczynnik doliczymy podstawiając w miejsce f od x dwójkę. Natomiast w miejsce x wstawiamy minus trójkę, czyli współrzędne punktu p. Mnożymy po przekątnych. Tutaj otrzymamy minus 6, tutaj będzie a. I zapiszemy wzór funkcji minus 6. Może, nie, ja tego minusika tu wyrzucę. Minus 6 przez x. Ok. Mamy wzór funkcji. Teraz szukamy prostej, która przetnie wykres. Ma, ma to być prosta o równaniu y równa się minus 3. Tak, tutaj mamy y równy minus 3. I z wykresu należy odczytać, dla jakich argumentów ta funkcja przyjmuje wartości większe od minus 3. Wartości większe to tak. Zaczniemy od minus nieskończoności do zera. Zapiszmy to tak symbolicznie. Wartości większe wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności do zera. Suma I teraz zobacz, tutaj mamy punkt. Odczytujemy współrzędną x tego punktu i zaczynamy od dwójki do plus nieskończoności. Tak od dwójki na x do plus nieskończoności wykres idzie odtąd dotąd do plus nieskończoności no i od minus nieskończoności do zera zauważ, że wykres, ta część wykresu ym, zbliża się tylko do osi y ale nigdy jej nie przednie dlatego tu mamy kółeczko niezamalowane tak, od minus nieskończoności do zera suma od dwójki do plus nieskończoności no i gotowe